Myśmy wszyscy wyrośli właśnie z kultury polskiej wsi. I mało się o tym mówi, mało się sięga do tych źródeł. Proszę zobaczyć, ile pięknych inwencji artystycznych, ale także teologicznych można było odnaleźć w tych wieńcach, które panie uczyniły, zrobiły według własnego pomysłu. Pewnie doradzały się, pewnie ktoś im podpowiadał, a może nie. Proszę pamiętać, że sztuka, piękno nie rodzi się tylko na uniwersytetach, rodzi się właśnie na polskiej ziemi, poczynając od rolników, od tych, którzy patrzą na piękno natury, na piękno kwiatów, na piękno trawy. To inspiruje do tego, żeby urastać w takiej inwencji pięknym podziwu dla tego, kto to uczynił, bo to jest podstawowe pytanie, które sobie stawia każdy rolnik. On może nie mieć wielkiego wykształcenia teologicznego czy dyplomu, ale on myśli w kategoriach teologicznych, patrząc na wszystko to, co jest darem Bożym, darem życia, nie tylko ludzkiego, ale darem życia w ogóle całej natury. I myślę, że kiedy widzimy tego ducha ludzi przynoszących wieńce jako owoc ich pracy i także owoc ziemi, przynoszą Panu Bogu jako dar swój ofiarny, tam się wewnętrznie rodzi i zadowolenie, i radość, i nadzieja, że te owoce ich pracy nie zostaną roztrwonione, sponiewierane, niedocenione, tylko że będą one służyć dobru wspólnemu i czynić nas, ludzi, niezależnie od tego, kim jesteśmy, w jakim wieku i tak dalej, bardziej ludźmi usposabiać do myślenia nie tylko w kategoriach jakiegoś prymitywizmu, ale jakiejś refleksji, która nas inspiruje i daje nam odpowiedź na wiele tych pytań dotyczących i człowieka, i świata, niezależnie od tego, jakie nam czasem takie czy inne ideologie wciskają na siłę, czyniąc się piewcami prawdy, której nie znają. Więc życzę wszystkim telewidzom z internetu, za waszym pośrednictwem, żeby Pan Bóg wszystkim błogosławił, żebyśmy mieli świadomość, że jesteśmy stworzeniem, a nie stwórcami, że odkrywamy tylko dzieła Stworzyciela, że się nimi możemy zachwycać i że, tak jak mówi Adam Asnyk, nie burzmy ołtarzy przeszłości.